Z cyklu mało znane, ale absolutnie szalone skoki, część dziewiąta. Robert Mateja, Wisła, 2001. Kapitan Grawitacja? Dajcie spokój, Mateja był naprawdę niezłym zawodnikiem. Podczas Mistrzostw Polski w 2001 roku przeskoczył starą skocznię Malinkę K105. Polak zetknął się z ziemią na 119 metrze, niestety nie zdołał wylądować. Jeśli to pamiętasz, to miałeś wspaniałe dzieciństwo.